Siemanko, z tej strony Rafa. Dzisiaj, no właśnie, dzisiaj miały być kolejne filmy o nowościach w Diablo na sezon czwarty, o tym, o czym nie wiedzieliśmy, o tym, o to, co zmienią względem PTR-u i motywie sezonowym. No właśnie, ale jakoś chyba nie wyszło. W związku z tym razem chciałbym zapytać się ciebie, może was, właśnie o takich kilka rzeczy. Czy cofając się można iść do przodu? Ile trwa wieczność według Blizzarda? Dlaczego w zasadzie nie ma motywu sezonowego? Kim jest ten głos z wewnątrz Diablo 4? I dlaczego tak bardzo chcemy kolejnej kolinoskopii? I do kogo jest i zawsze będzie skierowane Diablo 4? Czyli między innymi podejrzenia i właśnie wytłumaczenie odnośnie sezonu 5, tego jak już Blizzard dostosowuje się, rozkminia, patrzy, stricte już tak przymierza się do dodatku. Jeśli jesteście ciekawi, co mam do powiedzenia, to serdecznie zapraszam. Na samym początku, bardzo, ale to w bardzo telegraficznym skrócie, chciałbym wam powiedzieć, jakie są ogólne zmiany, jeśli chodzi o sam sezon czwarty, że jeśli kogoś to nie interesuje, to najbliższe pewnie minutkę do dwóch możecie sobie zeskipować i pójść po prostu do konkretów. Jakie są zatem ogólne zmiany? Po pierwsze, zmiana całkowita itemizacji, czyli przebudowa afiksów i itemów w Diablo 4. Zmiana systemu ulepszania przedmiotów, czyli wprowadzenie hardowania i doskonalenia. Dalej, totalna przebudowa piekielnych przepływów, będą dostępne od pierwszego levela i będą co do zasady najlepszym miejscem do ekspienia naszych postaci. A co więcej, właśnie ogólne, bardzo spore przyspieszenie ekspienia naszych postaci. No i tutaj kolejne elementy rodem z Diablo 3, czyli dodanie głębokich szczelin z Diablo 3, które nazywane są tutaj pitami, czyli dołami, było one już w PTR-ze. Tak, zwiększenie znaczenia oboli. Tutaj nie było tego jeszcze na PTR-ze, ale oboli było dotychczas 1000 i byłem, no ten gambling, to ten hazard był mało istotny. Teraz będzie maksymalnie oboli 2500, będą one lecieć dużo jakby losowych z wyższych Greater Riftów i tak dalej. No i teraz aktualnie będą w zasadzie, będzie taki gambling jak typowy układali w Diablo 3, jeśli ktoś gra w Diablo 3. Co więcej, z Diablo 3 również przywędruje do nas podróż sezonowa, czyli dosłownie darmowy set konkretny w danym sezonie, każdym danym sezonie będzie jakiś tam darmowy set albo bardziej zbiór afiksów bądź itemów. No najważniejsze są te afiksy legendarne, abyśmy mieli możliwość grać od pewnego poziomu, od tam 60 poziomu, konkretnym buildem. Oczywiście jest tylko coś, co my dostajemy za wykonanie pewnych zadań, niekoniecznie musimy go używać. No, dużo osób się tutaj zastanawia, ojejku, co to za tragedia, ale o tym jeszcze dalej. Co? Ja się cieszę, że wiecie, no, jeśli chodzi o sezon czwarty, to w końcu system sezonowy jest przyjazny dla altów, bo w poprzednich sezonach wkurzałem się, że naekspiłem się, nie wiem, jakiegoś sezonowego motywu na jednej postaci, na drugiej już mi się totalnie nie chciało znowu tego robić, a w sezonie czwartym akurat tutaj dobrze spojrzeli na mnie i innych graczy, którzy lubią mieć dużo altów, bo przynajmniej nie będziemy się musieli męczyć z motywem sezonowym. Tak, a jeszcze z takich ważnych rzeczy, no to Armor Cup, czyli ogólnie, masa ułatwień. No ogólnie jest totalnie masa ułatwień, uproszczeń, tak, bo Diablo tylko już wprost pokazuje, dla kogo jest ta gra i ja nie mam. W związku z tym nie uważam, żeby to było złe, ale to zaraz przejdźmy do tej takiej części bardziej szczegółowej. Pytanie jest zatem zasadnicze. Czy cofając się można iść do przodu, bo widzimy ewidentnie, że są pewne rzeczy, w przypadku których się Blizzard zaczął cofać. Cofać zaczął się do rozwiązań, które są już znane. Do rozwiązań sprawdzonych. No nie ukrywajmy, sprawdzonych gdzieś tam z tego Diablo 3. I automatycznie robi sobie, powiedzmy, taką dobrą, tak mam nadzieję, że dobrą, podstawę pod Diablo, tak, pod Diablo 4, pod dodatek. Bo to ewidentnie widać. Ewidentnie widać, że się gdzieś tam narobili przy tych wszystkich zmianach. Ewidentnie widać, że nie są w stanie do końca ujarzmić, tak, tych buildów, czy w zasadzie ujarzmić liczb, bo tak by to lepiej nazwał. Nie są w stanie ujarzmić tych liczb, które są już po zmianie tej itemizacji, w związku z czym ja podejrzewam, że brak motywu sezonowego
to jest wypadkowa właśnie pewnych tych elementów. Po pierwsze, jakby dorzucili dodatkowo znowu odjechany system i motyw sezonowy, to liczby, których ja na ten moment nawet po PTR-ze nie są w stanie do końca ujarzmić. Plus minus może im się trochę udało przez te nerfy czy buffy. Teraz by były, miałyby być jeszcze przy jakimś motywie dodatkowo boostowane, to automatycznie zaraz sezon byłby gdzieś tam w jakichś elementach zbyt przegięty. Najprawdopodobniej nie byli w stanie, nie mieli takiej możliwości zwłaszcza tego dostosować. Ja myślę, że jakiś tam sezon czy motyw tego typu jest już gdzieś tam dodany, ale tutaj wchodzi kolejna rzecz. Kolejna rzecz, a mianowicie taka, że jeśli on jest przygotowany, być może jest dobry, a być może będzie nawet nie tyle co dobry, a wręcz wypasiony, bo pamiętajmy, że między sezonem czwartym a sezonem szóstym, tak, mamy sezon piąty. Sezon szósty to jest najprawdopodobniej dodatek, prawdopodobnie gdzieś tam w okolicach października czy listopada, ale w sierpniu ma być sezon piąty. I teraz, no wiecie, ktoś z was pamięta sezon pierwszy jeszcze? Wiecie, wspominacie go w tym momencie, ten sezon pierwszy? I pewnie nie, tak? Sezon drugi, no wspominamy, by był dobry, sezonu trzeciego w większości przypadków nie chcemy, no i to będzie podobnie z sytuacją. Czy sezon czwarty będzie dobry, średni, jakkolwiek. Ogólnie spodziewamy się tego i widząc na to, co jest, ma być dobry, ciekawy, nowy, świeższy pod pewnymi względami. Ale Diablo, czy tudzież Blizzard, postawił sobie sporo miejsca na to, żeby sezon piąty również potencjalnie był ciekawy. I być może chcą, aby ta ciągłość została dowieziona chociażby do pierwszego dodatku, bo teraz sezon trzeci miał małe znaczenie, bo my o nim zapomnimy przy w miarę dobrym sezonie czwartym i również w miarę dobrym sezonie piątym. Jeśli sezon piąty po zajebistym, nawet przezajebistym sezonie czwartym, bo dodaliby tutaj jeszcze czegoś więcej, po prostu byłby totalną klapą, no to znowu jaka byłaby chęć zakupowa dla wszystkich graczy po słabym sezonie piątym, aby to w trakcie tego sezonu piątego, na koniec sezonu piątego znowu zakupić sobie, wydać, nie wiem, z $50 pewnie na dodatek. No i tak mi się wydaje, że to jest też kolejny element tej decyzji, dlaczego nie ma tego motywu sezonowego, bo lepiej przełożyć pewne rzeczy i utrzymać dobry marketing, tak? Utrzymać ogólnie umiarkowanie dobry, bo nikt tu nie wychodzi z założenia, że będzie powyżej oczekiwań. I ja mam wrażenie, że chyba w tym momencie bardziej o to chodzi w kwestii Diablo, że nic tutaj nie ma być powyżej oczekiwań. Jeśli spełni jakiekolwiek oczekiwania, będzie zajebiście. Powyżej oczekiwań to nie jest to, czego oczekujemy. Chyba może, być może, że sam dodatek może być oczekiwany, tak gdzieś tam jakieś tam ogólne sobie założenia, że może być spełnić bardzo dużo oczekiwań, być powyżej potencjalnych oczekiwań, ale na pewno nie konkretny sezon i jakby sezony myślę, że w to w ogóle nie uderzają. W związku z tym, tak jak mówię, utrzymanie ogólnie dobrej, sensownego poziomu grywalności, sensownego poziomu zadowolenia ogólnych osób jest tutaj priorytetem, a nie zadowalanie tych tam jakichś różnych youtuberów, którzy będą w tym momencie narzekać na to, że mogłoby być więcej, mogłoby być lepiej, bo zawsze mogłoby być więcej, zawsze mogłoby być lepiej, ale my wciąż nie widzimy, ile osób, znaczy my widzimy, bo decyzje Blizzardu są tym podyktowane, ale nie mamy konkretnych danych, tak? Że ile osób tak naprawdę z tych oglądających i grających i siedzących na tych YouTubach, to tak naprawdę ci wszyscy gracze, czy to jest kwestia, nie wiem, czy 100 tysięcy osób się przejmie, jak bardzo dużo osób przejmie się opinią YouTuberów, że sezon jest średnio albo średnio dobry, to nie ma znaczenia. Znacząca większość graczy i znacząca większość spędzonych godzin to są gracze, którzy są tymi graczami kanapowymi właśnie między innymi to jest to, o czym mówię i o czym, jakie są założenia, dlaczego ta gra jest ciągle upraszczana, dlaczego ta gra funkcjonuje w ten sposób i dlaczego wszyscy są wkurzeni, czy wszyscy właśnie, tak się wydaje, że wszyscy, którzy lubią krzyczeć. Może tak, są wkurzeni, są zdenerwowani, bo przecież jak to można zrobić Diablo 4, Diablo 3, jak to można wrzucać tak podróż sezonową, czyli sety teraz z Diablo 3, jak to można robić inne rzeczy, a w zasadzie to w ogóle bez motywu sezonowego i tak dalej, i tak dalej. I w końcu dochodzimy do momentu, w którym zaczynamy się właśnie, tak jak mówię, nad tym zastanawiać, że no można, po prostu można.
to po prostu są najzwyczajniej w świecie kalkulacje. W zależności od tego, co mają i czego oczekują, oni dobrze wiedzą, że że sezon czwarty w porównaniu do trzeciego będzie już i tak na tyle dobry, że wszyscy będą co do zasady zadowoleni, a lepiej utrzymać w miarę sensowny tak jakiś motyw, w miarę wyliczony motyw tego sezonu piątego po 3-miesięcznym PTR-ze, bo to będzie taki trochę przedłużony PTR, jak dobrze wiemy, bo nie mamy dużo tych zmian względem PTR-a. I wtedy będą sobie mogli w fajny sposób ogarnąć temat i dozrobić w miarę dobrze, mam nadzieję, wyliczony sezon piąty. No właśnie, w związku z tym też między innymi pytanie, ile trwa wieczność według Blizzarda, no bo Wieczność, czyli Eternal, ale ten serwer jest nazywany Wiecznością. Wieczność ma trwać tydzień krócej, czyli od 14 maja sezon standardowo około 3 tygodni. Tutaj powiedzieli, że tu były 4 miesiące, więc teraz ma być tydzień krócej. Zakładam, że to jest tydzień od standardowej długości sezonu, w związku z czym to pewnie będzie, nie wiem, z 11 tygodni. Tak czy inaczej, to najprawdopodobniej będzie początek sierpnia, żeby odpowiednio móc się potem wyrobić z dodatkiem. Tak, czyli początek sierpnia to będzie sezon piąty, a wieczność na ten moment trwa według Blizzarda około 3 miesięcy. Ja się trochę śmieję, no bo prawda jest taka, że wraz z tym sezonem, przez to, że moim zdaniem to nie powinien być Loot Reborn, tylko Eternal for All albo nie wiem, powrót do wieczności, tak? Kurde, by mieli dosłownie idealny moment na Back to the Future zrobić jako tak z filmu Powrót do Wieczności. No, tak się śmieję troszeczkę, oczywiście dla mnie jest w porządku, dla mnie jest spoko, tylko pytanie zasadnicze. Jaki jest sens, tak? Potencjalnie dla wielu osób o to nad tym zastanawia grać w tym momencie sezon, oprócz tego, że po prostu będziesz grać z ludźmi, którzy wracają, niż wsiąść na swoje postaci na Eternalu, na właśnie tej wieczności i sobie je dostosować. Masz na setnym na przykład poziomie wszystkie postaci, no to w tym momencie tylko idziesz, wyekspisz sobie, czy tam wydropiesz nowe itemy, dostosujesz się i masz. No tylko, że no właśnie, no ja jestem osobą, która lubi cały ten proces dobijania do setnego poziomu. Okazuje się, jeśli się okaże jednak, że on jest na tyle krótki, że rzeczywiście lepiej przeskoczyć na swoje postaci i pograć, to może się okazać, że jest to problem. I wtedy wyjdzie na to, że rzeczywiście tak, sezon czwarty to będzie po prostu sezon powrotu do wieczności. Ciekawym jednak motywem, jeśli chodzi o sam Campfire Chat, okazał się Colin Feiner, czyli Lead Live Game Designer, jedyna osoba, która w trakcie tego Campfire Chatu moim zdaniem sprawiała wrażenie, jakby grała w tą grę, jakby latała na te turniele, latała na te bossy, sprawdzała i zależało mu na tym, żeby ten, zależało mu na tym, w zasadzie widać było, że on tą grę zna i chce, żeby ona funkcjonowała jak najlepiej, dlatego to jest ten taki, mam wrażenie, wewnętrzny głos Diablo 4. On wszedł w tą grę. On dokonał tej kolinoskopii. On był jak gastroenterolog, który całkowicie wiedział jako jedyny, co mówi. Co więcej, nawet jak spojrzymy sobie na ten Campfire Chat, to zobaczycie, jak on nie patrzał do kamery, on wyjaśniał osobom siedzącym obok niego. On czuł się na tym Campfire Chacie, jakby on musiał im wyjaśnić, na czym polega ta gra i dlaczego są te zmiany. On nie czuł, że on musi wyjaśniać to nam jako widzom, tylko po prostu osobom siedzącym obok, bo no tutaj ewidentnie to jest coś, co z czego się gdzieś tam widzi. No wszyscy, no rozumiane, zrozumiałe jest dla mnie, gdzieś tam poprzez ten czas cały czas nabijają, no bo rzeczywiście tak wyglądają te Campfire Chaty, które są dosłownie tego typu prezentacjami, które no właśnie nie są dialogiem, są prezentacjami znikąd, ale tutaj Colin wniósł nową świeżość. Ja chciałem się zaśmieć, że doczułem się, jakby to był taki rajd. Colin ma grę, tak, to były czasy, kiedy się dawno, dawno temu jeździło wyścigi i ten Colin akurat tu się wpasował. Także moim zdaniem fajna osoba, która po prostu jest takim głosem bardziej graczy, bardziej przyziemnym, a nie takim marketingowo-chamskim, jak pozostali nasi częściej zdarzający się, tak, których widzimy na tych wszystkich Campfire Chatach.
W związku z czym taka kolinoskopia, myślę, że jak najbardziej przydałaby się tym wszystkim campfire chatom. Przydałaby się osoba, która rzeczywiście będzie mówić do graczy jak do graczy, a nie jak osoba, która będzie prezentować jakąś ideę, która jest odklejona. I to było bardzo fajne. I ja bym chciał więcej Colina na przeróżnych innych campfire chatach, no bo po prostu gościu gra w grę, którą robi, po prostu, to widać. To jest fajna sprawa. Także jak widzicie, no jest o czym pogadać. Można stwierdzać i moim zdaniem można od samego początku. Ci, którzy nie lubili i byli niezadowoleni i hejtowali Diablo 4, dalej będą to robić. Nieważne na jakich rzęsach czy czymkolwiek by nie stanęli, nieważne jak dobre zmiany przeszłoby Diablo 4, to dalej mam wrażenie, są po prostu osoby, tak jak Blizzard chce zarobić i chce sprzedać dodatki i chce od nas, żebyśmy wydawali pieniądze na ich grę, tak są osoby, czy też youtuberzy w dużej mierze, którzy muszą wywlekać na wierzch te najbardziej trywialne zmiany, bo filmy się po prostu oglądają i dla mnie to jest naturalne. Każdy na czymś zarabia. Jeden zarabia na kliknięciach, drugi zarabia na tym, że w jakiś sposób monetyzuje grę, więc no bądźmy szczerzy po prostu ze sobą. Okej, naśmiewajmy się z ułomności, ale równie dobrze potrafmy cieszyć się z tego, że coś jest dobre dla części osób. Po prostu są rzeczy, które podobają się innym, są rzeczy, które nie podobają się innym. Fajnie jest, jeśli osoba jest w stanie zauważyć i jedno i drugie, a nie tylko i wyłącznie się naśmiewać, tak? Bo w tym momencie rzeczywiście dużo sensowniej się, że tak powiem, takie wrażenie człowiek odbiera, niż taki typowy hejt. Także no, ja osobiście czekam na sezon czwarty. Myślę, że będziemy się fajnie bawić. Myślę, że w tym wszystkim ostatecznie będzie... Może tego trochę niedosytu, może człowiek się znudzi, ale uważam, że lepiej dobry bądź bardzo dobry, tak, taki sezon, no, wciąż jednak gdzieś tam nie wybijający się ponad wszystko, nie będący jakoś tam kosmiczny, gdzieś powiedzmy średniak niż góra i dół, czyli tutaj coś niesamowitego w sezonie, nawaliliby tego w sezonie czwartym, sezon piąty znowu by był do dupy i nie chciałoby się nawet do niego wracać, tak jak w sezonie trzecim i bym był zawiedziony tym, że nawet nie mam ochoty wydawać jakieś tam pieniędzy i kupować dodatku. Także jeśli czekacie na sezon czwarty i no, tak jak ja, chcecie pograć, zobaczyć jak to będzie wyglądało, no to serdecznie zapraszam. Myślę, że jeszcze jakieś filmy się pojawią, chociaż w kwestii regularności to mi bardzo ciężko tutaj powiedzieć. Niemniej jednak z pewnością jeśli się zasubskrybujecie kanał, tudzież zostawicie lajkę, to ja też dodatkowo będę miał motywację. No ja myślę, że tutaj jakieś jeszcze dodatkowe info przed samym sezonem będzie, a co dalej to sobie zobaczymy. Pamiętajcie, na spokojnie, bez niepotrzebnego hejtu i po prostu na chillu, żeby sobie pograć, a nie żeby sobie skakać do gardła. Trzymajcie się. Cześć.